Shadow Master, przykładowa rozgrywka. Tak, każdy z nas otrzymuje takie znaczniki do znaczenia tutaj odpowiedzi na takich malutkich planszetkach. Taką zasłonkę, tu jest kolor gracza, pionka, jaki posiadamy. Tu jest trzy pionki, tu jest inny kolor i tu inny. Oprócz tego jest plansza, trzy pionki, dwa kamienie cieni na środku. Tych kamieni zawsze jest mniej niż graczy o jeden. Czyli jak tu jest trzech graczy, to jest jeden i dwa, jak było cztery graczy, to jest jeden, dwa, trzy. No zawsze ten jeden mniej i ścigamy się te kamienie, bo są dodatkowe punkty. Oprócz tego jest tutaj takie cała masa tych takich planszetek z cieniem. I tak, tutaj oznacza dana litera B, C, F i tu są litery, o. I tak, jeśli dany pionek jest na danym kolorze, to bierzemy sobie taki kolor, jaki ten pionek najbardziej wysunięty do przodu ma. No jak zaczynamy, to bierzemy sobie, musimy ustalić obojętne, któryś tam pierwszy z rzędu. Powiedzmy, że będzie to B litera. Te cyfry oznaczają, że z tej litery B, z tego zestawu różnych kolorowych przedmiotów, dwa są na tym zlepku cieni. Z C byłyby też dwa, z F byłoby aż pięć rzeczy. No i tutaj każdy z tych przedmiotów ma, tak jak u nas na tej odpowiedzi, kolorowe kółeczka. My musimy wybrać sobie, patrząc na to, które z tych rzeczy tutaj mogą być. I tak, sobie jakieś tam oznaczenia robimy, każdy sobie jakoś tam oznaczy. Pierwszy, który uznał, że zaznaczył już dobrze, no to bierze sobie dwójkę. Drugi, który uznał, że dobrze zaznaczył, to sobie bierze, to był drugi, jedynkę. Trzeci nie dostaje. Odsłaniamy każdy i patrzymy, jakie są odpowiedzi. I tak, odpowiedzi są tutaj z tyłu. Skoro to była plansza B, odsłaniamy B. Odpowiedzi było białe i odpowiedzi pomarańczowe. Było pomarańczowe. Czyli tutaj na tym był kask i but gdzieś. No i tu ma gracz jeden błąd, czyli ma tylko jeden punkt za to, co trafił. Tu ma gracz też jeden punkt i tu też jeden punkt. Jakby ktoś miał wszystkie dobrze, to dodatkowo wziąłby punkty za te żetony za prędkość z punktami. Czyli jakby tu miał to oznaczone tak była odpowiedź, to miał jeden punkt, drugi i jeszcze dwa dodatkowo. I było o cztery się tu przeniósł. A tak to każdy tu bodajże się chyba jeden przeniesie. Jestem na białym, więc przy kolejnej takiej planszeczce to sobie odstawiamy znowu na B, żeby nie szukać, to jest alfabetycznie poukładane. Przy kolejnej takiej planszeczce, to jest kolejna planszeczce, byłoby plansza F, na której byłyby trzy przedmioty wybierane i znowu byśmy zaznaczali za zasłonką, które to są trzy. No i tak aż do zwycięstwa. No te to oczywiście wracają, bo są punkty dodatkowe za prędkość. Dzięki.